Witaj, z tej strony Mariusz, razem z Agnieszką prowadzimy dla Ciebie specjalny projekt Odmładzanie na surowo. Jeśli chcesz otrzymywać od nas informacje na bieżąco, naciśnij przycisk subskrybuj. Dzisiaj pragnę się z Tobą podzielić następnymi informacjami, jeśli chodzi o nasze zdrowie. Dzisiaj pragnę Cię zachęcić do spożywania awokado, a w zasadzie jej pestki. Okazuje się, że naukowcy stwierdzili podczas swojego badania w 2003 roku, że awokado zawiera 2 razy więcej antyoksydantów niż każdy inny owoc. Teraz pokażę Ci, jak w prosty sposób przygotować sobie taką pestkę z awokado. Przede wszystkim potrzebujesz oczywiście awokado. Ja mam takie tutaj malutkie, znaleźliśmy w Hiszpanii. Potrzebujesz nożyk, przekroić go w ten sposób, na pół, żeby wyciągnąć tą pestkę ze środka. Kiedy wyciągniesz pestkę ze środka, możesz ją albo umyć. Ja tutaj mam kawałeczek papieru, po prostu wycieramy tą pestkę, żeby było łatwiej z nią operować. I potrzebujemy obrać tą pierwszą warstwę, tą pierwszą skórkę, która tutaj jest na pestce. Ściągasz po prostu tą skórkę z góry. Możemy to sobie wysuszyć. Dobra, zebraliśmy tą skórkę z góry, czyli zostaje taka biała pestka. Potrzebujesz deskę i potrzebujesz to pokroić w kosteczkę. I kroimy sobie to w kosteczkę. W ten sposób. Po to, żeby powstała z tego taka kostka. I odkładasz to na bok. Kiedy już nazbierasz odpowiednią ilość, za momencik Ci pokażę, co z tym robisz, kiedy wrócimy do domu. I jak już żeśmy sobie nazbierali wystarczającą ilość tej pokrojonej pestki, wsypujemy ją do robota kuchennego. My tutaj mamy robot kuchenny Ninja, który bardzo fajnie nam funkcjonuje tutaj. Jeśli uda mi się go tutaj włączyć. I miksujemy. Dobra, zmiksowaliśmy to. Następnym krokiem jest wysuszenie tego, co żeśmy tutaj zmiksowali. Tutaj mamy dehydrator, wysypujemy z tego dehydratora, rozsypujemy tutaj tą pestkę, żeby ona się tutaj nam fajnie suszyła. Możesz ją suszyć w dehydratorze, tak jak my to zrobimy. Możesz ją suszyć na grzejniku, możesz ją suszyć w suszarce do owoców. Tak naprawdę w dehydratorze przez co najmniej 24 godziny. Później wyjdzie z tego po prostu taka podsuszona kosteczka. Tą naszą drobniutką kosteczkę po trochu wsypujemy do kielicha naszego miksera, blendera. W naszym przypadku jest to Nutribullet, który bardzo fajnie się sprawdził, i mielimy. Po przejściu tych wszystkich procesów rozdrabniania, suszenia, mielenia powstaje taki cudowny proszek, który możesz dodawać do szejków, do sałatek. Jest tutaj mnóstwo antyoksydantów, mnóstwo witamin, mnóstwo elementów, które poprawią Twój system immunologiczny, poprawią funkcjonowanie Twojego ciała. Naprawdę warto z tego skorzystać, do tego Cię bardzo serdecznie zachęcam.